Tulce, 29 lipiec 2022. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jesteśmy w Tulcach przy grobie Augusty Smorawskiej Barciszewskiej, urodzonej 28 sierpnia 1849 roku, zmarłej 29 maja 1911 roku, matki Leona Barciszewskiego, prezydenta Gniezna, prezydenta Bydgoszczy, zamordowanego razem z 18-letnim synem 11 listopada 1939 roku. Jest to rok, gdzie planowo mordowali inteligencję kapłanów. Wszystkich kapłanów w górce klasztornej, gdzie było pierwsze objawienie Matki Boskiej w 1079 roku. W Piaśnicy. W Owińskach. W Owińskach zamordowali w tym czasie ponad 1000 pacjentów. Świadkiem był tego ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego w 13 roku w Hamburgu. Potem był kapłanem, został w 39 roku w Poznaniu. Wyświęcił go na kapłana kardynał Klont, a potem, tak jak tysiące, Fordon, Poznań, Dachau. Do Dachau przybył 29 października 1941 roku. W rocznicy 29 października w 1950 roku, przecież to było już po wojnie, biskup Neuhäusler, urodzony przy Dachau, więzień Dachau przez 4,5 roku, wyświęcił na diakona Benedykta XVI. W rocznicę przywozu do Dachau właśnie księdza Józefa Woźniaka, który tutaj jest pochowany, duszpasterz w Tulcach od 1 lipca 1961 roku. Dzisiaj mamy również 77. rocznicę, gdy 111 duchownych z Dachau było w Paryżu. Był 77 lat temu. Został wyświęcony na kapłana arcybiskup Kazimierz Majdański, więzień Dachau. Byłam dzisiaj w Poznaniu, w katedrze świętego Piotra i Pawła. Tam, gdzie mój dziadek w 1861 roku, urodzony w Poznaniu, 31 marca 1861 roku, miał chrzest. I jest tam tablica, tworzona podczas II Soboru Watykańskiego, z nazwiskami zamęczonych kapłanów. Dlaczego nikt o tym nie wie? Bo to jest proces 527 lat. Mój dziadek Stanisław 1 października 1891 roku założył Polską Gazetę w Niepolskiej Bydgoszczy. Za to miał 200 wyroków pruskich. W Krakowie wydał mapę Polski za czasów panowania Jana III Sobieskiego. Było to 17 sierpnia w 1908 roku. Ale to było rocznicę 17 sierpnia w 1942 roku. Jego córkę Stanisława Tomaszewskiego wywieziono do Oświęcimia. Wywieziono 23 Polki. Wszystko w tym samym programie. Krwawa niedziela w Bydgoszczy poprzedzała ją krwawa niedziela w Hamburgu 17 lipca 1932 roku. Ci sami sprawcy.
ta sama organizacja. Mieli na to 527 lat. Zakończyli te akcje przed koroną 12 października 2019 w Rzymie. A tego dnia urządzono w Warszawie Kongres Fatimski. Tylko że na tym Kongresie Fatimskim nie chcieli przyjąć prawdy o tym, że siostry zakonne, duchaczki ze zgromadzenia Ducha Świętego oddały się w ofierze za Polskę, żeby nie była biała, czerwona, tylko żeby była chrystusowa. Ofiara sakramentek została przyjęta 31 sierpnia 1944 roku, a tego dnia w Moskwie wydali dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, używany do dnia dzisiejszego, bo pogrom w Kielcach, w Jedwabnym, właśnie użyto w tym sensie ściganie zbrodni hitlerowskich. Ilu Polaków zostało zamordowanych? Izabela Łuszczkiewicz, aresztowana w Wadowicach 28 sierpnia 1948 roku. Torturowana była 9 lat. Gdzie był wtedy Karol Wojtyła? Gdzie był wtedy kardynał Wyszyński? 9 lat. Za co? Za to, że była siostrą zakonną. Także trwa to do dnia dzisiejszego i ukoronowaniem jest właśnie korona Franciszka, który zaczął tańczyć swój taniec 12 października w 1986 roku w Hamburgu. Mówiąc o męczeńka z Lübeck, bo to był mord założycielski nowego kościoła. 10 listopada w 1943 roku zgilotynowano 3 kapłanów i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. Oskarżono ich, skazano ich na karę śmierci w Lübecku. W klasztorze Marii Magdaleny z 1229 roku budowano tam już w XIX wieku specjalne cele. Można zobaczyć, jak 10 listopada 1943 roku na Alei Hitlera w Częstochowie, jak wydano wiele gazet po polsku, mówiących, piszących o bombardowaniu Rzymu, bombardowaniu Watykanu przez Amerykanów, o zranieniu kardynała Londa. Także to wszystko przejęli już wszystkie wedle planu wydanego w Konstantynopolu 12 października w 1492 roku. Ale niebo widzi to wszystko. I nasz ksiądz Michał Woźnicki razem z milionami pielgrzymuje z Wroniecki, z byłego klasztoru dominikanek z 1282 roku. Był tutaj w Tulcach, gdzie tutaj dwóch proboszczów, jeden został zamęczony w Dachau, a drugi przeszedł Dachau, ksiądz Józef Woźniak. Modlił się za nich 18 lipca i wyruszył w pielgrzymkę do Geczwałdu. Do Geczwałdu, gdzie było pierwsze objawienie, znaczy nie pierwsze, ale jedno z objawień Matki Boskiej uznane 27 czerwca w 1877 roku. Dlaczego nie mówił nigdy o tym tak zwany polski papież? Dlaczego nigdy w Dachau nie był tak zwany niemiecki papież? Dlaczego niemiecki papież przecież wyświęcony był na diakona przez biskupa, który był w pojedynczej celi? Biskupa Neuhäuslera urodził się przy Dachau, był w pojedynczej celi od 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego. Także wszystko dobrze, że Bóg nas widzi. Jezu Chryste, Synu Dawida. Jak Ci dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymuję. Tutaj jest kartka. Leon Marciszewski. W Bydgoszczy czytają też nazwisko mojego dziadka, Stanisława Tomaszewskiego.
niezwykłego Polaka, patriotę, który umarł 23 grudnia w 1935 roku w Krakowie. Jego grób jest przy grobie Rozalii Celakówny. W dniu śmierci Rozalii Celakówny Amerykanie bombardowali Oświęcim i bombardowali kościół, nad którym 31 maja 1894 roku objawiła się Matka Boska. Jest to klasztor dominikanów, były klasztor dominikanów, ufundowany przez Cieszyńskiego, Mieszka w 1282 roku, czy to ten sam rok, co ufundowano klasztor dominikanek na Brunieckiej, gdzie ksiądz Michał Woźnicki broni mszy świętej trydenckiej. I to jest rok, kiedy 15 lutego 1282 roku Przemysław II, czy późniejszy król Polski, podpisał układ o przetrwanie z księciem Gdańska. Także wszyscy święci, błogosławieni, męczennicy, Matko Boża Królowo Polski, Matko Boża Oświęcimska, Tulecka, Matko Boża Kieczwałcka, Matko Boża Hamburska, gdzie zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V, gdzie się urodził nasz ksiądz Józef Woźniak, którego śladami chodzę. Matko Boska w Dachau, bo i w Dachau Matko Boska z Oświęcimia, którą wyrzeźbił jeden z braci. Sześciu braci było aresztowanych. Jeden z nich zginął w Hamburgu, przy Hamburgu w Lipiece 3 maja w 1945 roku. Zamordowali go Anglicy, którzy rzucili bomby na statki z więźniami. 31 maja 1894 roku, gdy Matka Boska objawiła się w Oświęcimiu, w Bazylice Świętego Wawrzyńca, była poświęcona kaplica Piusa IX, króla Polaków w Rzymie. Był obecny biskup Pelczar, którego chrzest miał miejsce 20 stycznia 1842 roku, kiedy w Rzymie, w kościele świętego Andrzeja, Matka Boska objawiła się Żydowi Radispona, który był spowiednikiem Żyda z Hamburga, Hermana Cohena, odnowiciela Karmelu we Francji, w Anglii, w Polsce, w Wadowicach, w Krakowie. Był to wróg rabina Poznania, rabina Hamburga, Wandsbek i Altony, Rafała Cohena. Cudownie nawrócony, jak święty Paweł, mocą Eucharystii w Bad Ems, gdzie Bismarck wywołał sfałszowaną depeszę dla wywołania wojny prusko-francuskiej. Zmarł Hermann Cohen w Berlinie jako duszpasterz francuskich więźniów. 20 stycznia w 1871 roku, 20 stycznia w 2021 roku, za czasów koronawirusa, znalazłam życiorys Herman, uczeń Liszta, wydany przez Józefa Tomaszewskiego 22 lutego 1858 roku, czyli 11 dni po objawieniu się Matki Boskiej w Lourdes, w dniu, kiedy urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski, w straszliwy sposób zamęczony w Działdowie. A teraz 13 lipca w tym roku chłopcy z IPN-u krzyczą, że znaleźli 57 ton prochów i że naród niemiecki jest za to odpowiedzialny. No tak jak był naród niemiecki odpowiedzialny 3 maja w 1945 roku, kiedy otwarto wystawę Warszawa Oskarża, otworzył Bierut i Lorenz, długoletni przed wojną i po wojnie dyrektor Muzeum Narodowego. Warsza, nie naród niemiecki, ale naród niemiecki też było zaplanowane przez Kaufmana. Był taki
Theodor Kaufmann w Nowym Jorku, który pisał, że trzeba naród niemiecki jego kuzyn Kaufmann, Karol Kaufmann od 25 roku był gauleiterem w Hamburgu. W 45 roku 3 maja przekazał Hamburg bez przelewu krwi. No a teraz mamy też burmistrza Hamburga, który wyszczepia ludzi. Burmistrza Hamburga, który się urodził 20 stycznia w 1936 roku, w Bremen tego samego dnia, co nasz ksiądz Michał Woźnicki, w Ostrowie Wielkopolskim. Ale Bóg wszystko widzi, Matka Boska też wszystko widzi. Także pielgrzymuje tymi wszystkimi drogami, z wszystkimi męczennikami. I również proszę duszę Augustyny Moraskiej, Barciszewskiej, mamy. Mamy, która się urodziła tylko w 2. rocznicę chrztu Hermana Cohena, bo był ochrzczony 28 sierpnia w 1847 roku w Paryżu. Był na chrzcie Theodor Radispone i Alfons Radispone. I to był szok dla całego świata. A teraz mamy wszystkich w niebie, a na ziemi Jezu Chryste, Synu Dawida, zlituj się nad nami. Bogu dziękuję za naszego księdza Mariana tutaj w Tulce, ale urodził się też, Matka Boska go wybrała 2 lutego. Dziękuję za wszystkich cudownych kapłanów. Dziękuję za życie, dziękuję za dziadka, dziękuję za moje wnuki. Augustyna, ty wiesz, przyszłam dzisiaj do ciebie na twój grób, ale widzi nas całe niebo. Nas całe niebo. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, chroń nasze rodziny. Matko Boża, Królowo Polski, ratuj ludzkość całą, ratuj nas.